w małej knajpce gdzieś w Kurniku do klienta, który znalazł mysz w szaszłyku. Panie, bądź pan w końcu cicho i nie machaj pan tą mychą, bo przy każdym taką zechcą mieć stoliku. Pewien stary pan Jan z Aumaaty wprawiał sowy w pijaniu herbaty. Gdy się jada wciąż myszki, można dostać skręt kiszki, mawiał do nich pan Jan z Aumaaty. Pewien starszy mężczyzna z Hongkongu grywał dniami całymi na gongu. Rzekł mu sąsiad: wybaczę, że grasz w tempie wiwacze, ale wciąż pieśń Schuberta o pstrągu? Pewien starszy mężczyzna z Quebecu zwrócił się do robaka: Robeku, pełzniesz mi przez serwetę, lecz i tak wnet cię zgnietę. Ta wymowa jest typowa w Quebecu. Raz żył pewien pan w Tasmanii, co dzieckiem w kolebce spadł w czajnik i że rósł wszerz i wzdłuż, nie wydostał się już i tak został w czajniku w Tasmanii. Pewien pan zwykł układać swą głowę w poprzek szyn ważnej stacji węzłowej. Na krzyk strzeż się pociągu wzdychał, lecz w dalszym ciągu trzymał na szynach swą głowę. Pewien starszy pan z Bombasa stale spacerował na obcasach. Gdy kto pytał go czemu, nie odpowiadał jemu tajemniczy ów człowiek z Bombasa. Pewien starszy pan w mieście Łodzi żałował, że się urodził i tak nad tym wciąż dumał, że z dumania aż umarł. Ów żałosny pan w mieście Łodzi. Pewien pan z muchą w Konstancy w księżycową noc walca tańczył, że nie grała muzyka, razem z nią słodko bzykał, budząc zachwyt mieszkańców Konstancy. Pewien starszy mężczyzna z Kamczatki wyhodował w zaciszu swej chatki tak długiego jamnika, że za radą prawnika jamnik płacił podwójne podatki. To może tyle.